Zaczniemy od zagniecenia ciasta, czyli do miski dajemy masło lub margarynę, 4 żółtka, 100 g cukru pudru, 300 g mąki pszennej, wymieszanej z łyżeczką proszku do pieczenia i oczywiście przesianej przez sitko i opakowanie cukru waniliowego. Wszystko ze sobą wymieszamy mikserem na początek. W ten sposób składniki nam się najszybciej połączą. Jak tu Państwo widzą, już połączyło się wszystko ze sobą. A teraz zagnieciemy to ciasto. To nam chwileczkę potrwa. Tu już Państwo wiedzą, że ciasto zmieniło konsystencję na bardziej twardą, zwartą. Teraz formujemy taki wałeczek sobie. Dzięki temu będzie łatwiej nam podzielić to ciasto na dwie równe części. Jedną wsadzamy do lodówki. Na razie nie będzie potrzebna. A drugą lekko tylko rozwałkujemy sobie i przekładamy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia oczywiście. I musimy to ciasto rozciągnąć na całym spodzie tej blaszki. To będzie troszeczkę wymagało od nas precyzji, troszeczkę cierpliwości. Naszą rękę maczajmy sobie w mące, żeby nie przywierała nam do ciasta. Kiedy uda nam się to ciasto już rozłożyć pod nie blaszki, musimy wysmarować je powidłami śliwkowymi. Pamiętajmy, że te powidła śliwkowe podzielmy sobie na pół. Będą nam później potrzebne. Blaszkę odkładamy, zajmujemy się pianą z białek. Ubijamy ją na sztywno. Dodajemy cukier puder. Ta masa lekko zrobi się rzadsza, więc troszeczkę ją poubijajmy i ona znowu zgęstnieje, taka sztywna się zrobi. I tą pianę rozkładamy po naszych powidłach śliwkowych. To nie będzie gruba warstwa, więc musimy powoli, delikatnie, precyzyjnie ją rozsmarować, tak żeby nie zeżrzeć powideł z ciasta. Powolutku, spokojnie, pamiętając o wszystkich rogach, bokach. Jak Państwo widzą, udało nam się, więc ostatnim etapem przygotowania tego akurat placka będzie obsypanie wierzchu orzechami włoskimi, które wcześniej obraliśmy i posiekaliśmy. W podanej ilości będzie taka ładna warstwa się utworzy na wierzchu. I tak przygotowaną blaszkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczymy około 20 minut. Ten wierzch naszego ciasta musi się nam ładnie zarumienić. Pamiętajcie Państwo tą odłożoną część ciasta? Ją przygotowujemy w taki sam sposób. Czyli rozkładamy równomiernie po dnie, smarujemy powidłami, wykładamy na nią bitą pianę z białek, posypujemy orzechami, pieczymy 20 minut w 180 stopni. W ten sposób uzyskamy dwa takie same placki, jak Państwo tu widzą. One mają około 1 cm wysokości. One są cieniutkie. Teraz zajmiemy się drugą częścią ciasta, czyli musimy ugotować budyń. Do mleka dodajemy 2 żółtka, cukier, mąkę pszenną i mąkę ziemniaczaną. Wszystko ze sobą musimy dobrze wymieszać. W międzyczasie w garku gotuje nam się już reszta mleka. I do takiego gotującego się mleka przelewamy naszą masę. I mieszamy, cały czas mieszamy. Ta masa bardzo szybko zgęstnieje, ta budyniowa, więc zmieniamy trzepaczkę na łyżkę drewnianą i cały czas mieszamy, żeby nam nie przypaliło się. Budyń nam musi się ugotować, nie zaparzyć, tylko ugotować, bo inaczej później nic z tego nie będzie. Ugotowany budyń wykładamy folią aluminiową, żeby nie zrobił nam się kożuch i odstawiamy do całkowitego wystygnięcia. Tak wygląda budyń po całkowitym ostygnięciu, gdzie nie zrobił się kożuch. Teraz w misce mikserem na puszystą masę ubijamy masło lub margarynę. I do takiego puszystego masła dodajemy po kolei nasz budyń partiami, żeby było nam lepiej rozmieszać.
chwileczkę Państwo pomieszają. Ta masa zmieni konsystencję. Na koniec dodajemy kilka kropel olejku migdałowego. Wszystko jeszcze raz ze sobą przemieszamy i mamy gotową masę budyniową. Składamy ciasto, czyli laszka, wykładamy na spód nasz pierwszy placek, na środek wyłożymy naszą masę budyniową, rozłożymy równomiernie po całości i przykryjemy drugim plackiem. Jak Państwo tu widzą, blaszka jest wyłożona papierem do pieczenia, ponieważ jeżeli to zrobimy, to nie przeniknie z naszej blaszki, którą już nieraz zapewne używaliśmy, metaliczny smak do naszego ciasta. Może tak to się szczególnie zdarzyć na brzegach, gdzie ciasto styka się z blaszką. Dlatego wyłóżmy tą blaszkę nowym papierem i tak zostawmy ciasto. Ciasto lekko dociskamy i odstawiamy do lodówki na kilka godzin. Najlepiej smakuje na następny dzień. Dziękujemy Państwu za oglądanie naszych filmów, za Państwa lajki i subskrypcje i zapraszamy na kolejne nasze filmy.